Witam wszystkich kryptoentuzjastów w nowym 2024 roku. Zaczynamy kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda Krypto, a dzisiaj jest środa, 3 stycznia 2024 roku. Jak widzicie, ja używam klasycznej analizy technicznej wraz z arsenałem i jej dostępnych narzędzi i oczywiście jeszcze używam chociażby teorii fal Lota albo też poziomów Hibonacciego. Co mamy na wykresie? No jak na pewno się Zorientowaliście dzisiaj zmienność jest bardzo duża na rynku, w końcu powróciła ta zmienność na rynek. Mieliśmy tutaj bardzo ładną korektę 10% w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku na pierwsza połowa grudnia nam przyniosła taką korektę. No i mamy cały czas zaznaczoną zaznaczony nasz trójkąt, nasz trójkąt ewentualnie potencjalny w fali, w fali czwartej. Potencjalny, tak jak mówię, gdyż no. Rodzaj tej powiedzmy, tej korekty nie jest jeszcze specjalnie nam znany. Wszystko wskazuje na to, że mimo tego, że mamy zrobiony nowy szczyt na bitcoinie, bo jest zrobiony na 182 808 zł, to jest nowy tegoroczny szczyt. Nie ma specjalnie tutaj e, żadnych wzrostów pociągniętych bardzo mocno za, e, za tym ostatnim wybiciem. E, no jak widzicie, tutaj jeszcze cały czas się grzebią te, e, te byczki e, z solidnymi wzrostami, oczywiście, to mam na, e, na myśli. Więc zaznaczymy sobie po prostu e, ostatni ręcz e, tak jak trzeba, czyli tutaj będzie 180. 180 muszę zobaczyć, 180, y, 2808, to będzie poziom oczywiście, no teraz już oporu technicznego, no i szczyt z 2024, póki co, ale według naszej analizy tych szczytów powinno być więcej, no nieszczególnie teraz wygląda to jak trójkąt, myślę, że powinniśmy zrezygnować z tego, z tej naszej koncepcji, to nie będzie trójkąt, znaczy... Nie wygląda jakby, jakby to miała być korekta w formie właśnie trójkąta, raczej to mi wygląda na A, ABC do góry, czyli jeżeli już mamy sobie to coś rozrysować takiego no, w nowym roku, to mamy tutaj pierwszą korektę spadkową, może w takiej formie, tylko pozwólcie, że zmienię szybko, zmienimy sobie szybko na mikro. OK, to nam też nie daje wiele, zrobimy sobie malutkie, tak? ABC malutkie, najmniejszy możliwy cykl, przynajmniej na tym wykresie, tak? No i mamy korektę pierwszą zrobioną, A, B i C do góry, czyli znowu nierównoległa, czyli mamy yy, drugą falę zrobioną, czyli mamy wzrostowo, no i teraz C spadkowa by nam się przydała, yy, yy, przydałby nam się, żeby rynek nam wykonał, No ona będzie pięciofalowa. No, dobre początki są już tu. Zobaczymy jak ona się nam spisze. Czwartą falę sobie zostawiamy cały czas Tak jak ona tutaj ma być rozpisana, no to żeby nie było żadnych wątpliwości, pozwólcie sobie, że ja tutaj jeszcze rozpiszę dokładnie to co poeta miał na myśli. Czyli tu mamy pierwszą falę korekty, no to nie będzie raczej trójkąt, tak? To już, to już wiemy, myślę, tutaj nie ma. Nie ma co do tego wątpliwości. Tu mamy tą drugą, czyli tu będzie B. Czego nam brakuje, żeby była korekta prosta? Fali C. No jak widzicie tutaj wszystko się nam elegancko powtarza. A zaznaczymy sobie jeszcze ten poziom, albo nie, ten docelowy sobie zaznaczymy. O, projekcję sobie zaznaczymy tutaj, elegancko, dobra, strzałką. Tak może być. To są te cykle mniejsze od korekty, prawda. Te cykle większe są, są również oznaczone bardzo fajnie. No wszystko wskazuje na to, że będzie jakaś taka Korekta, można powiedzieć, no bardziej złożona niż, niż trójkąt, może w czasie i w cenie. Jak na razie wygląda to całkiem, całkiem sympatycznie, aczkolwiek, no, tak jak mówiłem wcześniej, to może trochę potrwać. To nie jest tak, że to nam zajmie, wiecie, dwa dni i, i koniec po korekcie, raczej to będzie nieco bardziej złożona w czasie korekta. Ostatnią, ostatni szczyt fali piątej mieliśmy 8 grudnia, tutaj już jest drugi, tu dzisiaj jest trzeci, więc zostało nam praktycznie do no, koniec tygodnia i będzie ósmy, tak, mniej więcej. Więc e, będzie to, to. Ta korekta trwała już miesiąc. Natomiast natomiast e, cały czas powtarzam, że my czekamy na koniec tej korekty i na wzrosty. Ponieważ została nam do wykonania jeszcze jedna fala. Pytanie tylko, gdzie ona teraz podejdzie nam, tak? Sobie oznaczymy już tą optymistycznie, że gdzieś tam nam zejdzie C i będzie, będzie wybicie górą. Być może tak krótkie C tutaj jest zrobione dzisiaj. To się rzadko zdarza. Dlaczego się rzadko zdarza? No bo to wiecie, nie pasuje, żeby wie, cała korekta trwała praktycznie no, 4 tygodnie, a ostatnia fala tylko jeden dzień, tak? Mimo tego, że bardzo impulsywnie to wygląda. Moim zdaniem tutaj jeszcze troszeczkę nas czeka yy, przepychanek. Zanim ta fala C się nam tutaj rozwinie, o, I dopiero wtedy po jej zakończeniu będziemy mieli wzrosty w fali piątej Pamiętajcie, cały czas liczymy na to, że według naszego scenariusza wzrosty w fali piątej się nie skończyły O, tu mi przeskoczyła trójka Niespecjalnie tak wysoko, no ale widzę, że tutaj e, raczej, raczej jej niżej nie, nie, nie będę mógł przesunąć e, Tak więc zostawiam Was z tym e, moim e, scenariuszem Trzymamy się go nadal, nic się nie zmieniło Cały czas liczymy na falę piątą wzrostową Target podany jest 196 300 Na bitcoinie Do dolara, albo do tetera Będzie w okolicach 50 000. I później już No niestety, ale mamy przed sobą Po zakończeniu tej fali, tej fali piątej Mamy później przed sobą Już znacznie głębszą I złożoną Rozległą, może tak, rozległą w czasie i w cenie Korektę spadkową Pytanie Oczywiście, jak bardzo będzie ta korekta, jak bardzo będzie, jaki będzie zasięg tej korekty, jak będzie rozłożona w czasie, no to, to niestety tego rodzaju informacje będą dopiero możliwe do zanalizowania, jak zakończymy wzrosty w fali piątej. Tyle ode mnie w pierwszej analizie 2024 roku. Trzymajcie się ciepło w takim bądź razie, owocnego tradingu, yy, dużych zysków, yy, wysokich oczywiście, wysokiego kursu bitcoina. Wszystkim yy, życzę. No i zobaczymy, jak to nam się rozwinie w 2024. Yy, wszystko wskazuje na to, że będzie dosyć mocno yy, pozytywnie, przynajmniej początek tego 2024 roku i końcówka 2023 no wskazują potencjalnie na bardzo bardzo ciekawie zapowiadający się rok na rynkach kryptowalut a w Bitcoina w szczególności no bo przecież mamy co? No mamy wiadomo halving tak? Także zobaczymy jak to nam się rozwinie. Póki co jest dobrze, póki co jest optymistycznie jest poprawnie trzymamy się scenariusza. Do zobaczenia za tydzień. Jakbyście mieli ochotę, zapraszam w poniedziałek na godzinę 19:00 kolejny tygodniowy przegląd kryptowalut na kanale YouTube Giełdy Zonda krypto. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.